Wychodzimy i kurwa golimy tych frajerów. Życzę panu, żeby pan dożył czegoś takiego miłego i wspomni może pan, pijąc winko. O, był taki fiutek, wujo. Nie wiem, dlaczego PZPN do dzisiaj do pana strzela. Ale kim jest PZPN? Proszę mi powiedzieć, co to jest PZPN? Polski Związek Piłki Nożnej. No i co z tego? I co? Oni mogą robić z człowiekiem to, co chcą? No nie, ja nie twierdzę, że mogą. No to zastanawiam to, się, dlaczego najpierw tak robią. No ale to dlaczego? Bo po prostu pracują tam durnie. No, pracują... I na rezerwie jeszcze świetnych bramkarzy. W obronie jest z Milanu, nie gra za wiele, ale Salamon jest z Milanu. Gra, ale w bilard chyba we Włoszech. Zwycięskie, a może pan ma taką, zwycięskie batalie. A może pan ma taką reputację dzisiaj w Polsce? A skąd pan wie, jaką ja mam reputację? Ja mam dobrą reputację, bo wie pan, ja mogę chodzić bez obstawy w nocy o północy. Co się stało? Patryk, powiem ci jedno. Jak miałem wypadek z głową, o czym mówiłem już, to wiesz, jaki był od razu odzew? Że po prostu ktoś mnie pierdolnął bejsbolem w łeb i chcieli mnie zabić. Bo wujo za dużo wie. Wujo za dużo wie. Odpowiadam za to głową, bo tak trenerzy odpowiadają. Złe wyniki, do widzenia, odjazd, adios, kąp się. Spożycie wyglądało podobnie jak w moim przypadku w całym naszym kraju. Średnio mielibyśmy poniżej normy europejskiej. Panie... Jak będzie nie języki, tylko głowa ma być. Głowa. To... Facet, który ma przyjść, to trenerze, musi, ja mieć, mówię, żeby sobie musi mieć łeb, a nie pustak. Tak. Czy pani kibicuje, jest kibicem sportowym, bywa? Żartuję. W ogóle? W ogóle. Sport mnie nudzi i jest idiotyczny. Jaki by nie był? Jaki by nie był. Nawet jazda figurowa mówią, że to taki kulturalny sport. Nie, kulturalne to jest czytanie książek. Wszystko rozumiem, tylko tego finału nie za bardzo zrozumiałem. Dlaczego nie lubimy? No, na pani, która woli książki od każdego sportu, na przykład. To było widać, to było widać po tej pani, że ona nie lubi sportu, taka trochę, przepraszam, pani się nie pogniewa, ale zasuszona taka, widać, że po prostu nie uprawia żadnej dyscypliny. Na stadionie w życiu. Jak jest wszystko układane? Dzwonię teraz ambasador Libii. Halo? Prosimy o włożenie dłoni w otwór czułego drania. I odpowiedź na pytanie, zgodnie z prawdą, patrząc mi głęboko w oczy. W otwór? Odpowiedź na pytanie? Nie. Odpowiedź face to face, a potem zada pytanie. Jaki otwór? Już nie jest otwór zaangażowany. Proszę, no patrząc w oczy Urszuli, odpowiedzieć szczerze i prawdziwie na pytanie. Tak. Czy w pańskiej wieloletniej karierze trenerskiej zdarzyło się panu kiedykolwiek drukować mecze? Nie? Mówił, a to takie nygusy i tak dalej, to są tam ci w tym PZPN. Nie, ale na tę chwilę pan nie może prowadzić żadnego zespołu. Ja, zgadza się, i to na tym między innymi traci polska piłka, wie pan, bo tak jak mówiłem ponad 20 lat temu, jak wyjeżdżałem z Barcelony, że mówię, nie dotkniecie się nawet do czegoś takiego, co my żeśmy osiągnęli. Minęło ponad 20 lat i żadna gra zespołowa nie zbliżyła się nawet do tego. To teraz niedawno powiedziałem Zbyszkowi Mońkowi, ile? Z 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. Powiedziałem, Zbysiu, nie otrzecie się nawet o to. Nie otrzecie. Co ty mówisz? Co ty... Ja mówię, co ja mówię, co nie rozumiesz, to ci mogę, jak chcesz, to po rosyjsku powiedzieć. No. Albo w innym języku. Zawsze bronią i wybijają w powietrze wyniki. Nie opowieści o tym, że a młodych wstawiam, a buduję to, a buduję, nie buduję, wybuduję sobie szałas na działce, a nie jakieś kombinacje z reprezentacją, które... Lata do pierwszego meczu z Grecją, Polaków. Co zostało zrobione? Nic. Ja twierdzę dzisiaj i mogę to powtarzać, tu się mogę podpisać, o. Tak jak pan mówił o jakichś podpisach, że nic nie zostało zrobione, jeśli chodzi o stworzenie reprezentacji na miarę euro. A szukanie, wie pan, jakieś tam jeżdżenie, turystyka europejska i szukanie, czy dziadek, wujek tam nie służył gdzieś tam w Legionach albo w Ułanach jakichś, albo w czymś innym, czy w górskich łodziach podwodnych. To, co wie pan, no to była bzdura, totalna bzdura. Wie pan, ja...
wie o tym, że to jest charakterem, bo to musi po prostu wpaść, kiedy trzeba, on będzie ich głaskał, kiedy trzeba, będzie im marchewkę dawał, czy ananasy, ale kiedy trzeba, wyjmie pałę i tak zacznie lać, że będą aż tylko podskakiwać, po prostu, bo ta banda, przepraszam, nie obraźcie się panowie, po prostu, no panowie, gracie źle, bardzo źle i zniesmaczeni są wszyscy ci, którzy oglądają to wszystko. Takiego Giera żeśmy nigdy nie widzieli i nie słyszeliśmy. No nie, nie, no to co pan opowiada? I to na trzeźwo. I to na trzeźwo. No widzi pan. A co by było jeszcze po czymś? Gdyby pan cokolwiek wypił, prawda? Jezu, to by było. To wie pan, co by było? To by był harachów, te skoki na mamucie, to by było mało. Nie, ja wiem, co by było. Oni w siatkówkę grają. Dawaj Włocha. To było piękne. Tak. Jak pan to wspomina? Proszę? Jak pan to wspomina? To było tak fajnie pokazane i tak fajnie komentowane. I zastanawiam się, jak pan to odebrał. To, że to pokazano na zbliżeniu, że to było komentowane. Fabiś, ty k***cie jeden. On k***cie w siatkówkę grają, dawaj Włocha. Pamiętamy to. No dobrze, no i co? No i co? Wie pan, no ale co, nie miałem racji. Miałem rację, no po prostu wszyscy później, ci, którzy się trochę na piłce znali, a oglądali ten mecz, to powiedzieli, Janusz, jeszcze za mało mu żeś powiedział, no. Żebym miał pałę bejsbolową, to powinien dostać od razu w łeb tą pałę, no. I nie układa. I on powinien nawet już poza trenerem zebrać tych klientów, którzy tam gdzieś przy nim się kręcą, już nie mówię o graniu, tylko kręcą, i powiedzieć, koledzy, chodźcie, pójdziemy na piwo, to co Piotruś mówi, ja wam postawię jeszcze kiełbaskę niemiecką, przywiozłem akurat 2 kilo z Niemiec i podsmażymy je i macie grać tak, ty tutaj podejść, to tam, i wytłumaczyć im nawet w jaki sposób, w krótki sposób taki piłkarski. Z niektórymi sędziami, w sensie takim, że mówię, nie krzywdź nas, nie róbcie nam po prostu, bo widzicie, że tu jest dupa kompletna, że to nie jest tam ten klub, gdzie są układy przez PZPN płynące, bo wszystko szło przez PZPN. Nie ma takiej siły, nie ma takich pieniędzy w ogóle na to, żeby cokolwiek robić. Ja powiedziałem, określiłem to, że Świtu Nowy Dwór nawet nie dopuszczono do stołu, gdzie był rozgrywany poker. Albo oczko. Wszystko jedno. Zwłoki reprezentacyjne teraz popłynęły gdzieś w niewiadomym kierunku. My perspektywę mamy na w 2024 roku może ta drużyna coś tam zagra. Ale to jest bzdura, totalna bzdura. Nigdzie tak reprezentacji, nawet w Bangladeszu, nie ubliżając temu państwu, tak się nie tworzy. Mówił pan, że... A pan za darmo cokolwiek nie, robi? Nie, nigdy. No widzi pan, do kibla pan nawet za darmo nie idzie. No, no nie, 2 złote. No widzi pan, to zdrożało? Tak. A złotówkę dawno pan nie był. Ja polecam, czasem nie, warto ja się nie wybrać. Płacę, nie, pan. Nie? Mnie znają, rozpoznają. No we wszystkich kiblach, w tym kraju. Toaleta otwarta. Nazwisko Wójcik otwiera wszystkie drzwi we wszystkich kiblach po prostu między w całym innymi kraju. Chce pan ze mną iść? No. Nie, ja chodzę do męskiego. Później zostałem zaatakowany przez Polski Związek, przez Wydział Dyscypliny, znowu najukochańszy. Gdzie chciano mnie zawiesić za to, że coś takiego powiedziałem. Ja znałem wszystkich tych ludzi. I im na tym spotkaniu, na tym wydziale powiedziałem jedno. Kogo chcecie zawieszać? Przecież wy wszyscy wiecie o tym, co się dzieje. Kogo oszukujecie? Mnie? Mnie nie oszukujcie, bo ja wiem o tym dokładnie. Wiem kto, gdzie, jak, co i... To proszę powiedzieć. Ja mówię, ja mam mówić? Wy jesteście wydziałem dyscypliny. Wy macie ludzi od tego, żeby różne rzeczy śledzić i nieprawidłowości w polskiej piłce. Ja mam być co? Gońcem waszym? Psem śledczym? Nie, mówię, na pewno nie. A to, co powiedziałem, to proszę tylko sprawdzić. Czy tam w tym artykule jest temat i coś takiego, że było to autoryzowane, czy nie? Zaczęli przerzucać te strony. Patrzą. No nie ma. Ja mówię, to w takim razie odpierdolcie się ode mnie. Ale mi się wydaje, że dzisiaj jakbyśmy mieli takiego lewego obrońcę, kiedyś był Ratajczyk,
to by grał w każdym meczu reprezentacji. Wracajcie, co by ich nosem wciągnął na boisku i nosem wciągnął w szatni. Jakby któryś tam podskoczył, to dostałby, mogę od razu powiedzieć, klapsa jednego, drugiego i byłaby cisza taka, że Rataj by powiedziała teraz, słuchajcie trenera, co mówi, a jak nie, trener nie będzie wiedział, co ma powiedzieć, to ja wam powiem, co macie grać. No nie, no i tyle. Zgoda, tylko że wtedy tylko właśnie była taka drużyna. Bez charakteru. No tak. Żeby wyszukać najbardziej zdolnych chłopców w Polsce z różnych lig. Z ekstraklasy, pseudo ekstraklasy, bo to poziom ekstraklasy, to mówmy się, że nie to, co trzeba. A... No powiedzieć, ja nie brałem pieniędzy, nie zarabiałem na tym, jak inni. Ale wiedziałem o tym wszystkim. Wiedziałem o tym, kto, gdzie, jak. Wiedziałem wcześniej nawet o tym, że na przykład, jak pan mówił o świcie Nowy Dwór, to wiedziałem o tym, że inny mecz się toczy gdzieś i że on już jest zrobiony. Po prostu wiedziałem. Pański zespół. Co pański zespół? Zespół, który pan prowadził, tak? Że nie, ja wiedziałem o tym, że inni przeciwnicy nasi, grający w innym mieście, że tam już jest skręcone, że tam jest zrobione to. Ja nie mówię, że ja nie miałem nic wspólnego. Jak wiedziałem, to już miałem. Bo powinienem w tym momencie powiadomić tam organa i tak dalej, i tak dalej. Już powinienem. Ale ja panu powiem jedno, to było powszechne. Na to przymykał Polski Związek Piłki Nożnej, gdzie korupcja powstała. Nie żaden fryzjer. Fryzjer to jest fryzjer. O, on tylko może obciąć pana, mnie lekko tam, no i jakbyśmy sobie dali. Ja sobie jaja? Fryzjera, ja nie, tak. Ja nie robię sobie jaj. Nie robię sobie jaj. Nie ma pan zielonego pojęcia o tym, co było i jak to się wszystko kręciło. Zielonego pojęcia. Pan ma? No, myślę, że duże. Z informacji sprawdzonych. Przez ludzi dobrze poinformowanych i takich, którzy po prostu mnie mówili o tym, co i jak, a ja też wiedziałem, z kim rozmawiać i też wiedziałem, jak to wygląda. Doszło do ostrych rozmów, między innymi z wydawcą, nowym już, z panią redaktor, która była z zewnątrz i z panem Jackiem K. A tak wszystkim, ja mam wrażenie, że połowa Polski ma jakieś postawione zarzuty. Zbigniew B, Jacek K. Jacka, a z tych wszystkich nazwisk to pan był jedyny, który miał kropkę, Janusz W. On ma swoje zdanie, oczywiście, i za to odpowiada. Ubem. Ubem, tak jak Ubem, kończymy, bo tak nam się jest. Kończy czas. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Janusz Wójcik, były selekcjoner reprezentacji Polski, a w przyszłości doradca selekcjonera, także prezesa PZPN-u. Wszystko oczywiście za darmo i dla dobra polskiej piłki. Janusz Wójcik. Byłem doradcą premiera też Millera, także wie pan, to nie jest do spraw sportu. Także to bycie doradcą Zbyszka B. Nie byłoby żadnym tutaj jakimś falstartem. Tak, przyszły doradca Zbyszka B. Janusz W. Dziękuję za rozmowę.